Pijani kierowcy to ogromne zagrożenie dla każdego uczestnika ruchu. Sytuacja, do jakiej jednak doszło w Żorach na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej i ulicy Zjednoczonej Europy, dosłownie mrozi krew w żyłach. Pijany kierowca najpierw spowodował kolizję, a później na środku drogi zaczął bić, kopać i ciągnąć za włosy swoją partnerkę. Przerażona kobieta ukryła się w zaroślach, bo bała się o swoje życie. Mężczyzna uciekł. Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci szybko znaleźli jego auto na jednej z pobliskich stacji benzynowych. Dosłownie chwilę później zatrzymali samego mężczyznę. No niestety, zarówno w sposób wulgarny, agresywny kierował słowa do policjantów. Początkowo nie chciał w żaden sposób współpracować z nimi. Okazało się, że te zachowania, no, to nie był jego pierwszy raz. Mężczyzna już wcześniej był karany zarówno za kradzieże, za jazdę po alkoholu, za różne inne przestępstwa. Co więcej, mężczyzna był poszukiwany przez policję do odsiedzenia wyroku. Teraz przed sądem odpowie za spowodowanie kolizji, jazdę pod wpływem i pobicie. To nie jedyne zdarzenie z udziałem nietrzeźwego kierowcy w województwie śląskim w ostatnim czasie. Policjanci z Sosnowca ujęli sprawcę potrącenia dwóch dziewczynek przy ulicy 11 listopada. Dzieci trafiły do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. 30-latek został zatrzymany, usłyszał już zarzuty, także za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia.